1 maja wspominamy błogosławionego Klemensa Szeptyckiego, prezbitera i męczennika. Kazimierz Maria urodził się 17 listopada 1869 roku w majątku rodowym w Przyłbicach koło Jaworowa, obecnie na terenach Ukrainy. Był synem Jana i Zofii z Fredrów i wnukiem Aleksandra Fredry. Z wyróżnieniem ukończył krakowskie gimnazjum Świętej Anny i rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Następnie studia kontynuował w Monachium i Paryżu. Naukę uwieńczył doktoratem prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Następnie rozpoczął działalność polityczną. Był posłem do parlamentu w Wiedniu w latach 1900-1907. Równocześnie działał w Galicyjskim Towarzystwie Leśnym. Pod koniec 1911 roku zrezygnował ze świetnie zapowiadającej się kariery i wstąpił do zakonu ojców benedyktynów. W styczniu 1912 roku lwowskie Nowości Ilustrowane informowały, że zaszczyty, bogactwo i blask życia świeckiego nie zawsze wystarczają do szczęścia. Praca na polu politycznym i ekonomicznym nie była w stanie zadowolić pragnień jego duszy. Po roku formacji w opactwie benedyktyńskim w Biron zmienił obrządek na grecko-katolicki, wstąpił do zakonu ojców studytów i kontynuował formację w Kamieńcu w Bośni. Tam w 1913 roku złożył śluby zakonne i przyjął imię Klemens. Teologię studiował w Innsbrucku. W 1915 roku przyjął święcenia kapłańskie. Miał 46 lat. W roku 1927 ojciec Klemens został przeorem klasztoru ojców studytów w Uniowie w powiecie Przemyślany w województwie lwowskim. Dał się poznać i jako dobry gospodarz, i jako dobry przełożony, troszczący się o dobro duchowe powierzonych mu zakonników. Od 1941 roku w klasztorze schronienie znalazło wiele osieroconych dzieci polskich, ukraińskich i żydowskich. Dzięki ogromnej odwadze ojca Klemensa, ofiarnej pomocy wspólnoty zakonnej i współpracy z jego bratem Andrzejem, metropolitą lwowskim, uratowano przed zagładą wiele dzieci żydowskich. W 1944 roku ojciec Klemens został przełożonym generalnym zakonu studytów. Wtedy wielu biskupów i kapłanów było aresztowanych i więzionych przez władze sowieckie. Ojciec Klemens był nieformalnym zwierzchnikiem kościoła grecko-katolickiego na Ukrainie. Wielokrotnie był nakłaniany przez władze radzieckie do zerwania Unii Brzeskiej i włączenia cerkwi grecko-katolickiej do prawosławia. Nie zgodził się, pozostał wierny kościołowi katolickiemu. 5 czerwca 1947 roku został aresztowany przez władze radzieckie i skazany na 8 lat pobytu w łagrze. Zmarł w opinii świętości 1 maja 1951 roku w więzieniu we Włodzimierzu pod Klaźmą. Miał 82 lata. Papież Jan Paweł II beatyfikował go 24 czerwca 2001 roku we Lwowie podczas swojej pielgrzymki na Ukrainę. W listopadzie 2008 roku pośmiertnie został odznaczony przez prezydenta Polski Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za uratowanie od zagłady Żydów w czasie II wojny światowej. Był arystokratą nie tylko z pochodzenia, był arystokratą ducha. Był wybitnym, charyzmatycznym pasterzem. Troszczył się nie tylko o powierzoną mu wspólnotę, widział też tych, których nikt nie widział, którzy byli skazani na niebyt. Potrafił podać pomocną rękę i skutecznie pomóc. Do heroicznie realizowanej miłości bliźniego i wierności, aż do męczeństwa, uzdalniała go wiara. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dla chwały swojego Kościoła, dałeś zwycięstwo w męczeństwie błogosławionemu Klemensowi, który upodobnił się do Chrystusa w jego męce i śmierci. Spraw, abyśmy wstępując w ślady męczennika, osiągnęli radość wieczną. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.